świata, król strzelców w roku 74, dwukrotnie srebrny medalista, dwukrotnie na trzecim miejscu na świecie wraz z drużyną biało-czerwonych. Wydawało się, że groźna sytuacja, ale sędzia pokazuje, że był faul. To niedobre miejsce dla Sławomira Olszewskiego. Na pewno teraz nerwowo ustawia mur. Faulowany był Zlatomir Zagorcic, jeden z podstawowych zawodników narodowej kadry bułgarskiej. Drugim jest Kisiściew, ale Kisiściew ma też, podobnie jak trójka zawodników Widzewa, kłopoty zdrowotne. I na szczęście dla Łodzian w dzisiejszym meczu nie bierze udziału. Zablokowana piłka, jeszcze nie koniec akcji. No i fatalnie porady wpływają na ustawienie zawodników na boisku, na transfery, na to, kto wybiega w pierwszej jedenastce. Ale strzał niecelny, to uderzał Alban Buci. Ale wiadomo, że w przypadku Liteksu Łowecz prawdziwym trenerem zespołu jest Dymitar Dymitrow, który siedzi na trybunach, obserwuje, gdy tylko ma taką okazję, każdy mecz, pokrzykuje z trybun, daje powrót do gry w zeszłym sezonie. Otarł się nawet o kadrę narodową, był na liście rezerwowych tych, którzy mieli wyjechać na turnę do Tajlandii. Trzeba przyznać, że jako doradca Andrzeja Pawelca, Janusz Wójcik strzelił sobie gola samobójczego. Myślę tu o przetrenowaniu, przemęczeniu Terleckiego. Brakuje tego piłkarza, jest na ławce rezerwowych. Na pewno turnę po Tajlandii. I pierwszy groźny strzał, brawo, brawo Sławomir Olszewski. Dobre uderzenie Albana Buciego. Czwarty rzut rożny. Mamy raz jeszcze oglądamy tę akcję. Rzucenie piłki w pole karne z półobrotu. Zawiła sytuacja z trenerami nie tylko w zespole z Łowecza, ale przede wszystkim w łódzkim Widzewie. Powtarza się historia z zeszłego roku, wtedy to po przegranej z Radzionkowem 0 do 5 nowym trener został, ale oto akcja Widzewa! Fatalnie. Przydałoby się zobaczyć Grzegorza Lato po tej akcji Artura Wichniarka. Była to najlepsza sytuacja w całym meczu. Doskonała piłka do Wichniarka, no i ten mierzył w okienko, ale nie trafił. Michalski, świetne rozegranie piłki, szeroko i do końcowej linii. Kiełbowicz wprost na nogę nadbiegającego Wichniarka i Państwo popatrzą ponad bramką. 1-0 w tym meczu powinien prowadzić Widzew Łódź, nadal bez goli. Choć trzeba powiedzieć na obronę łódzkich piłkarzy, że sprawdza się taktyka. Bułgarzy nie stworzyli tak groźnej sytuacji, jaką miał Widzew po tym trójkowym zagraniu. Michalski, Kiełbowicz, Wichniarek. Na razie ta obrona, trzymanie wysoko uniesionej gardy sprawdza się. Zagorcić. No i będzie 1-0. Tak to bywa w futbolu. Niewykorzystane sytuacje mszczą się. Bramka i Swietosław Todorow. 1-0. Ta kontra, to powodzenie, ta bliskość zdobycia gola uśpiła zupełnie łódzkich piłkarzy. I teraz zadowolenie wśród sponsorów, wśród działaczy. Zlatomir Zagorcic do Johnsona. Trójkowa akcja Widzewa, ale teraz trójkowa i udana akcja Liteksu Łowecz. Zaspał Daniel Bogusz, nie odebrał tej piłki. Zagranie z klepki Johnsona na pełnej prędkości, podobnie jak Wichniarek, bieg w pole karne. Bułgarski piłkarz Swietosław Todorow i po tym strzale 21-letniego piłkarza spłaca piłkę.
Minuta do końca pierwszej połowy. Artur Wichniarek, może teraz. Wichniarek do Citki, czy będzie 1-1? Citko, Wichniarek, bo powinna być bramka, nie ma. Coś nieprawdopodobnego. Brakuje mi słów na opisanie tej sytuacji. Najpierw Citko miał już leżącego bramkarza, potem Wichniarek miał zaledwie obrońcę w bramce. No co w takiej sytuacji powinien robić? Po prostu trafić w bramkę i to wysoko. Jeśli nie gol, to zarobiłby czerwoną kartkę i rzut karny. 20. Swietosław Todorow i z numerem 22 Altine Hadzi Albańczyk i 23 numer to Nebojsza Jelenkowicz, 21-letni gracz z Jugosławii. Od razu zaatakowali Bułgarzy, jakby chcieli tuż po przerwie zdobyć kolejną bramkę, która zupełnie dobiłaby łódzki zespół. Taki krótszy rzut rożny. Próbował Johnson. Teraz Citko wychodzi z kontrą. I prawą stroną, tak jak mówił Jan Tomaszewski. To jest ta słabsza strona Bułgarów. Citko. I blisko. Ta akcja mogła się podobać. Marek Citko przypomniał o sobie, przypomniał o swoich ogromnych możliwościach, o wielkim piłkarskim talencie, który został zatrzymany, skutecznie zastopowany na ponad rok przez bardzo groźną kontuzję. Surlit. O, znów blisko. I znów Wichniarek po podaniu Citki. W roku 96 i wreszcie największe osiągnięcie w roku 82, półfinał Pucharu Europy. Natomiast Litek Słowecz to prawdziwi piłkarscy noworysze. Łowecz to miasto, które było skazane na istnienie, na egzystencję w cieniu większego plewena. Niemcy narodowej bułgarskiej w sezonie 97-98 wywalczył drugi tytuł, a jego następca Zielaskow, Aleksiej Zielaskow, w kolejnym roku obronił ten tytuł. Wichniarek! Teraz już można mówić o pechu. Zupełnie nieprawdopodobna sytuacja. Nie było spalonego. Wichniarek dopadł piłki. I ta po raz drugi po jego strzale w tym meczu. Zobaczymy, czy zgadzą się słowa Jana Tomaszewskiego. No i teraz groźna akcja dla Widzewa. Kiełbowicz. I no niestety zdecydował się sam rozstrzygnąć tę sprawę. Przebić się przez bułgarską obronę nie udało się. Ibrahimow. Johnson. Słupek i gol. Niestety. Znów była nadzieja na to, że Widzew pokona bramkarza Wrutowa, a stało się zupełnie inaczej. Wystarczyła jedna akcja tego niezwykle groźnego w pierwszej połowie Saida Ibrahimowa. I centra Swietłana Kondewa. Kondew, Johnson, piłka odbita od słupka. I błyskawiczna dobitka Swietosława Todorowa. I ci, którzy są w większości, czyli bułgarscy kibice i kibice Widzewa Łódź. I znów groźnie. Rzut karny. To prawdziwa klęska. Tuż. Może nie tuż, ale na 10 minut przed końcem meczu. W wątpliwej sytuacji arbiter tego spotkania Bernd Heinemann dyktuje jedenastkę. No, czy był faul, czy nie było? Trudno. Trudno rozstrzygnąć przy takiej powtórce. Kto będzie egzekutorem? Nadzieja pozostaje już tylko w Sławomirze Olszewskim. No, trzymaj się, Sławek. Będzie ciężko, ale
niestety, nie tym razem. Po raz trzeci wyskakują w górze kibice i piłkarze Litexu Łowecz. Po raz trzeci piłka trafia do łódzkiej siatki. 3 do 0. Ogromna radość pomarańczowo-czarnych. I znów spojrzenie na lożę zajmowaną przez miejscowych VIP-ów. Nie miał szans Sławek Olszewski. Nie dość, że piłka poszła w drugi róg niż ten, który on się rzucił, to jeszcze odbieg widzewski gracz do chłopca podającego piłki, postraszył go, krzyknął tam coś do niego. To było zupełnie niepotrzebne. Zając. I rzut karny! Uśmiechnęło się szczęście do Widzewa w 88 minucie. A więc może jeszcze ten rewanż będzie miał sens. Pan Heinemann równo rozdziela jedenastki. Wcięty został tam w polu karnym jeden z łódzkich graczy. I to będzie wielka okazja dla Artura Wichniarka. Oby nie poszedł w ślady Palermo, który nie wykorzystał 3 znakomitych sytuacji. Udało się, odetchnął Grzegorz Lato. Odetchnęli chyba wszyscy kibice polskiej piłki. Już tylko 1-3 i są nadzieje na dogonienie Bułgarów w rewanżu. Artur Wichniarek. Co prawda nie jest to taka historia dokładnie, jaka spotkała argentyńskiego piłkarza. Tamten miał 3 jedenastki, 3 jedenastek nie wykorzystała. Przy piłce Iwan Rusew. I niestety nie ma już Widzewa drużyny z charakterem. Jest Widzew, który traci bramki w ostatnich sekundach. Swietlan Kondew, rezerwowy, dobija łódzkich piłkarzy. 4 minuta dodatkowego czasu gry. I koniec, ostatni gwizdek. Widzew Łódź w meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów przegrywa w pierwszym spotkaniu na wyjeździe w Łoweczu z mistrzem Bułgarii Litexem 1-4. Była jeszcze nadzieja. Zaświtała nadzieja nam w ostatnich minutach, gdy bramkę z karnego strzelił Wichniarek. Ale ostatecznie Widzew przegrywa 1-4. Oddaję głos Robertowi Sitnickiemu i Janowi Tomaszewskiemu.